Za nami mecz z Polonią Bytą. Jak możemy go ocenić i jak możemy ocenić występ naszych zawodników? Tutaj możemy podejść do tego tematu tak jakby podwójnie, no bo wynik nas nie zadowala. Chcieliśmy wygrać, jechaliśmy tam po 3 punkty, naprawdę były dużo szans było na to, żeby zdobyć bramki. Walczyliśmy o to do ostatniej minuty, bo praktycznie w ostatnich 5 minutach jeszcze mogliśmy się pokusić o strzelenie tej zwycięskiej bramki. Więc jeżeli chodzi o wynik, no to nie jesteśmy na pewno zadowoleni. Liczyliśmy na 3 punkty, a jeżeli już chodzi o samą grę, tak, o zawodników, no to tu już można wyciągnąć więcej pozytywów. Bardzo dużo dobrych akcji, takich jak trenowaliśmy, takich jak chcieliśmy, tak? Zresztą bardzo piękna bramka wyrównująca autorstwa naszego Cimka, który wreszcie strzelił tą pierwszą bramkę dla naszego klubu. Także jeżeli chodzi o grę, to jesteśmy pozytywni, tak? Po tym meczu. Co trzeba poprawić? Jeżeli chodzi o poprawę, no to wiadomo, tak, tracimy bramki po stałych fragmentach. To już nie ulega wątpliwości, o tym wie cała nasza liga, że no, stałe fragmenty w obronie musimy naprawdę poprawić i będziemy na tym ciężko pracować w nadchodzącym tygodniu i tak samo w okresie przygotowawczym. Stałe fragmenty w obronie, ale też stałe fragmenty w ataku. Jeżeli cofniemy się w czasie, to możemy znaleźć też pewne podobieństwa, bo w trzeciej lidze w pierwszej rundzie taka sama była sytuacja, że praktycznie chyba jedną bramkę strzeliliśmy głową w pierwszej rundzie. Popracowaliśmy na tym bardzo mocno w okresie przygotowawczym i, no i te stałe fragmenty utorowały nam drogę do drugiej ligi. Tak samo i można powiedzieć teraz, jest podobna sytuacja, tak? Nie zdobywamy bramek po stałych fragmentach, co było naszym dużym atutem. I myślę, że tutaj też na to poświęcimy w nadchodzącym tygodniu bardzo dużo czasu, ale też i w okresie przygotowawczym.